będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witajcie, kochani, w 18. już dniu rekolekcji. Dniu, który nosi tytuł Błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus. Dzisiaj w tej medytacji usłyszymy o owocach, które rodzą się z tego przyjęcia Matki Bożej, która nam daje Jezusa Chrystusa. Te owoce są piękne, wspaniałe, o nich za chwilę usłyszycie. Natomiast chcemy Was poprosić, tak szczególnie w tym dniu, po tej wczorajszej medytacji, w której skupiliśmy się na Polsce, naszej Ojczyźnie, abyście byli tą formą Dei, tą formą Bożą, jak Maryja. Święci formują się w Maryi. Abyście wnosili to wszystko, te owoce, które z Was mogą się zrodzić, byście wnosili w naszą Ojczyznę, czy po prostu tam, gdzie jesteście, w rodzinę, w koleżeństwo, w sąsiedztwo. Dlatego słuchajmy z uwagą o owocach, jakie rodzą się w sercach, które formują się na wzór Matki Bożej. Jeśli ktoś z Was miał do dzisiaj jakieś wątpliwości jeszcze, czy warto się oddać Matce Bożej, jakieś opory, jest duża szansa, że po tym dniu rekolekcji się przekona. Bo Bóg, kiedy opowiada nam o obietnicy owoców, tak jak Abrahamowi, o ziemi obiecanej, to nasze serce zapala się ogniem. Pragniemy tych owoców i to jest taka jedna z takich pięknych motywacji, choć nie jedyna, do tego właśnie, żeby oddać się Matce Najświętszej. Ale nie zapominajmy o tej postawie, w której zachęcaliśmy, to ufność, tak, uległość i oddanie. Dlatego życzymy Wam do końca tej ufności i oddania. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Dzień 18 rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Błogosławiony owoc Twojego łona. Święta Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, pod wpływem pozdrowienia Maryi woła: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Duch Święty nazywa Jezusem owocem łona Maryi. Ileż światła się kryje w tych słowach. Czyż możemy to zgłębić? Możemy powiedzieć, że oddanie się Maryi przynosi wiele owoców i będzie to prawdą. Możemy też powiedzieć, że oddanie się Maryi przynosi jeden owoc i również będzie to prawdą. Wszystkie owoce kryją się bowiem w tym jednym i jedynym owocu łona Maryi, którym jest Jezus. To jedyny owoc, który Maryja wydała i który wydaje ona do dzisiaj we wszystkich duszach, które jej na to pozwolą. Z tego jednego owocu rodzą się wszystkie pozostałe. Kilka z nich opisuje święty Ludwik de Montfort, który uczy, że oddając się Maryi, otrzymasz udział w jej pokorze, która uzdolni cię do pełnego wyrzeczenia się samego siebie. Otrzymasz udział w jej wierze, która jest żywa, czysta i niezachwiana, zdolna oprzeć się wszelkim burzom i zamętom. Otrzymasz łaskę czystej miłości, która usunie z Twojego serca wszelki nieuporządkowany lęk, dając Ci doświadczenie pełnej wolności dziecka Bożego. Otrzymasz łaskę głębokiej i czułej relacji z Bogiem Ojcem,
z którym będziesz rozmawiać ufnie jak dziecko ze swoim ukochanym tatą. Otrzymasz łaskę wielkiej ufności w Bogu i w Maryi. Otrzymasz udział we wszystkich jej cnotach i zasługach, ponieważ w odpowiedzi na Twoje oddanie Maryja cała Ci się odda. Duch Maryi zamieszka w Tobie, aby wielbić Boga. Przyciągniesz do siebie pełnię upodobania Ducha Świętego, który wyleje na Ciebie wszystkie swoje dary. Oddasz największą chwałę i sprawisz największą radość Jezusowi Chrystusowi, ponieważ uczynisz to, co On uczynił, i wejdziesz w tę relację, która była na ziemi Jego największym skarbem i miłością. Staniesz się w jej rękach skutecznym narzędziem ratowania dusz, a wszystkie Twoje intencje, modlitwy, myśli i czyny nabiorą nieskończonej wartości dzięki połączeniu z jej miłością. Żyj w Maryi, aby Maryja żyła w Tobie, a wtedy Jezus będzie żył w Tobie tak, jak żył w Maryi. W Ewangelii świętego Jana czytamy: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Rzuć się w ziemię Maryi, aby tam obumrzeć dla siebie, a wydasz plon najobfitszy, Jezusa, wieczny owoc jej łona. Lektura duchowa z traktatu świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Przemiana dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa. Jeżeli Maryja, to drzewo życia, jest starannie pielęgnowana w Twojej duszy przez wierne praktykowanie wyłożonego tu nabożeństwa, w swoim czasie przyniesie ono owoc, a owocem jego jest sam Jezus Chrystus. Widzę tylu ludzi pobożnych, szukających Jezusa Chrystusa. Jedni szukają Go na tej drodze i przez taką praktykę, drudzy w inny sposób. A iluż to z nich, napracowawszy się przez całą noc, może powiedzieć: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. I do nich można zastosować słowa: pracowaliście dużo, a zarobiliście mało. Jezus Chrystus jest w was jeszcze bardzo słaby, natomiast na niepokalanej drodze Maryi i przy pomocy tej Bożej praktyki, której uczę, praca odbywa się w ciągu dnia w miejscu świętym i jest lekka. U Maryi nie ma nocy, bo nie było w niej nigdy nawet najmniejszego cienia grzechu. Maryja jest miejscem świętym i najświętszym, gdzie są formowani święci. Proszę zwrócić uwagę na to, co tu rzekłem. Święci formują się w Maryi. Jest bowiem wielka różnica między wyciosaniem posągu przy pomocy młota i dłuta, a odlaniem go w formie. Rzeźbiarze ciężko się napracują i dużo zużyją czasu, nim wyrzeźbią posąg dłutem i młotem. Natomiast by odlać posąg w gotowej formie, mało potrzeba pracy i czasu. W jednym z kazań święty Augustyn nazywa Najświętszą Maryję Pannę Forma Dei, formą Boga, właściwą formą do kształtowania i formowania bogów. Kogo wrzucono do tej Bożej formy, ten od razu zostaje ukształtowany w Jezusie Chrystusie i Jezus Chrystus w nim. Małym kosztem i w krótkim czasie będzie on przebóstwiony, ponieważ wrzucono go do tej samej formy, co ukształtowała Boga. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, numery 218-219. Z książki doktora Emila Neuberta Mój ideał. Jezus, Syn Maryi. Ideał. Bądź jak ja do Matki mojej podobny. Mówi Pan Jezus: Bracie mój, dzieci podobne są do swojej matki.
Ja podobny byłem do mojej matki bardziej niż którekolwiek dziecko ziemskie było podobne do swojej. Z niej jednej będąc zrodzony, przypominałem dziewiczą matkę moimi rysami twarzy, wejrzeniem, ruchami, całą zewnętrzną postawą. Kto mnie widział, natychmiast poznawał we mnie Syna Maryi. Jeszcze podobniejsze były dusze nasze. Ojciec na podobieństwo moje ukształtował Maryję, aby ona później mogła mnie znowu urobić na swoje. Przez ciągłe zaś wpatrywanie we mnie, przez rozważanie w duszy swojej wszystkiego, co mówiłem lub robiłem, matka odtwarzała wszystkie usposobienia i właściwości mej duszy z niezrównaną doskonałością. I dlatego mieliśmy te same myśli, te same uczucia i tą samą wolę we wszystkim. Jej dusza przeszła w moją, a moja w jej duszę. Staraj się być tak jak ja podobny do matki mojej. Bądź do niej podobny zewnętrznie skromnością. Niech widok twój wzbudza coś z tego uszanowania, z tego skupienia, które przejmowało ludzi, którzy ją widzieli. Zwłaszcza bądź do niej podobny wewnętrznie. Naśladuj jej cnoty. Są one niezrównanie wzniosłe i zarazem niezrównanie proste. Bo życie Maryi było podobne do twojego, tak iż łatwo możesz zrozumieć albo odgadnąć, jak postępowała, albo jak byłaby postąpiła na twoim miejscu. Tak jak i ona, najpierw będziesz rozpatrywać cnoty we mnie, potem patrzeć będziesz na swoją matkę, żeby wiedzieć, jak ona je odtworzyła. Naukę cnót otrzymasz ode mnie, ale zrozumiesz ją lepiej, kiedy ci ją wytłumaczy matka twoja. Bądź czysty, ażeby być godnym dzieckiem Panny nad Pannami. Bądź pokorny i prosty, zapominający o sobie, jak o sobie zapominała służebnica pańska. Bądź skupiony w Bogu i za przykładem matki mojej rozważaj wszystko, co ci o mnie objawione zostało. Bądź silny w wierze i wierz, mimo pozorów przeciwnych, słowom Pana, tak jak ona im wierzyła. Bądź poddany woli Boga, jedno tylko umiejąc Mu odpowiadać. Oto ja, syn służebnicy Twojej, niech mi się stanie według słowa Twego. Bądź pełen miłości dla bliźniego swego jak Maryja dla Elżbiety albo w Kanie Galilejskiej, a zwłaszcza na Górze Kalwarii. Z pomiędzy cnót mojej matki staraj się przede wszystkim naśladować te, której Ci brak i której Ci najbardziej potrzeba. Naśladuj nie tylko jej cnoty, ale i usposobienie jej względem bliskich sobie, względem ukochanych rodziców, Joachima i Anny, względem Jana, ulubionego ucznia mojego i zastępcy mojego przy niej, a szczególnej względem Józefa, którego otaczała przywiązaniem niewymownym, czcią i wdzięcznością za wszystko, czym był dla mnie i dla niej. Nie byłbyś prawdziwie jej dzieckiem, gdybyś się nie starał kochać i szanować tego, który tak był jej drogi. Ponad wszystko naśladuj usposobienie jej względem mnie. Maryja stworzona została wyłącznie dla mnie. Oddychała, pracowała, cierpiała dla mnie jedynie. Przy niej nauczysz się żyć dla mnie tylko i poświęcać się całkowicie dla mojej sprawy. Nauczysz się tego prędko i doskonale, bo wpatrywanie się w uczucia matki mojej dla mnie będzie miało moc przyciągającą cię i przemieniającą. Moc potęgi i subtelności, moc rozumu i miłości i łaski zupełnie szczególnej. Przy niej doznasz mocy uczuć, które łączyły matkę z dzieckiem, tego, co ona doznawała przy mnie. Cóż by było w tym dziwnego, gdybyś przy niej łatwo nabył uczuć jej dla mnie? Postępując za nią, wejdziesz także w zażyłość z Ojcem Niebieskim, którego uprzywilejowaną córką ona była od samego swego niepokalanego poczęcia i z Duchem Świętym, który ją sobie wybrał na umiłowaną oblubienicę. Naśladowanie matki mojej wzbudzi w tobie jeszcze jedno uczucie. Uczucie gorącej miłości dla dusz. O tym sama mówić ci będzie. Światło. Owoce oddania się Matce Bożej. W cennej książeczce pod tytułem ABC oddania się Matce Bożej autor opisuje owoce całkowitego oddania się Maryi. Posłuchajmy o tym, co znajdziemy w ziemi obiecanej niepokalanego serca Maryi. Owoce są wielorakie i cenne.
Całkowite oddanie się Maryi przynosi Bogu największą chwałę. Sami zapominamy kierować wszystko ku chwale Bożej. Maryja, Twoje myśli, słowa, czyny, cierpienia i cały Twój czas uczyni chwałą Bożą, by oczyścić je ze świadomej chęci szukania siebie i służenia sobie. Gdy Twoje cele poddasz jej intencjom, te najprostsze czynności uczestniczyć będą w bezmiernej chwale, jaką ona oddawała Bogu. Twoje oddanie się Maryi jest najwyższym dobrem bliźnich. Kto oddaje się Bogu przez Maryję, staje się wraz z nią darem Boga dla ludzi, narzędziem Jego miłości ku ludziom. Matka Boża ustrzeże Cię od grzechów przeciw miłości bliźniego, da Ci udział we własnym miłosierdziu, uwrażliwi na potrzeby najbiedniejszych, zwłaszcza konających grzeszników. Nauczy delikatności, przepraszania i naprawiania drobnych nawet przykrości. Najwięcej po Tobie skorzystają z Twego oddania się Twoi bliscy, ponieważ są Twoi, stają się jej. Maryja za oddanie bardziej ich kocha, więcej im pomaga i modli się za nich. Oddanie się Maryi jest przede wszystkim Twoją największą korzyścią. Daje Ci najpierw udział w jej życiu i cnotach. Jako jej dziecko stajesz się współwłaścicielem wszystkich jej dóbr. Da Ci udział w swojej wierze, bez której nie można podobać się Bogu, w swojej ufności i pokorze, która jest mądrością. Otrzymasz udział w jej miłości niezmiernej ku Bogu i najmiłosierniej oddanej ludziom. Ona tak ozdobi Twoje dobre uczynki swoimi zasługami, że będą milsze Bogu i więcej przyniosą Ci łaski. Jej miłość ukryje wiele Twoich braków i grzechów. Oddanie się Maryi zjednoczy Cię szybko z Chrystusem, co jest Twoją świętością. Maryja jest drogą do Chrystusa niezawodną i wyzwoli Cię z wszystkich zasadzek szatana. Jest drogą łatwiejszą, bo sama pomoże Ci przebyć cierpienie konieczne dla Twej świętości i krótszą, bo w krótkim okresie zupełnej od niej zależności zajdziesz dalej na drodze miłości niż przez lata długie wędrowania z własnej woli. Oddanie się Maryi dalej daje pełną wolność duchową, uwolni Cię od lęków, skrupułów i urazów. Otrzymasz wielkie poczucie bezpieczeństwa, nie będziesz się lękał ludzi, cierpienia i nieszczęść. Będziesz prawdziwie wolny, nie będziesz się bał podejmowania decyzji i ich konsekwencji, bo ona Ci pomoże wybrać. Nawet Twoje pomyłki i niepowodzenia wykorzysta dla dobra, a nawet gdy coś świadomie źle zrobisz, kiedy potem wrócisz do niej, ona wszystko naprawi i odsunie złe skutki. Będziesz umiał głęboko i spokojnie wierzyć, że miłującym Boga wszystko sprzyja ku dobremu. Gdy oddasz się Maryi, otrzymasz od niej wiele radości. Doznasz raz po raz namacalnych znaków jej najmilszej opieki i interwencji. A cóż bardziej może radować jak to, że Ciebie, właśnie Ciebie, małego, biednego i nieudanego, miłuje prawdziwie i serdecznie ta najpiękniejsza po Bogu istota. Ta radość będzie przedsmakiem szczególnej radości, jaką w niebie otrzymują ci, co jej się oddali na własność, chcąc być jej królestwem. Wezwanie dnia. Pomyśl dziś o osobach, które weszły w szczególną bliskość z Maryją. Przypatrz się im i zobacz, jaki ich życie wydało owoc. Pomyśl o świętym Józefie, świeckim, nieznanym za życia człowieku, który żył w ukryciu i cieniu Jezusa i Maryi. Przez swoją cichą i wierną służbę, wykonywaną w szarości codziennych dni, stał się przybranym ojcem Syna Bożego, oblubieńcem Maryi i patronem Kościoła Świętego. Kiedyś nieznany przez nikogo, dziś wzywany na pomoc przez wszystkie dzieci Kościoła. Pomyśl o świętym Janie Apostole, który dzięki bliskości Maryi tak bardzo wniknął w tajemnicę Jezusa, że spod jego pióra wyszła Ewangelia, której głębia zadziwia i zachwyca nas nieustannie. Pomyśl o świętym Janie Bosko,
który przyprowadził do Boga niezliczone rzesze młodych, zagubionych dusz. Pomyśl o świętym Maksymilianie Kolbe, który dokonywał przez Maryję rzeczy niemożliwych, a na końcu oddał życie, aby ratować rodzinę, która mogła stracić ojca. Pomyśl o dzieciach z Fatimy, które sprowadziły pokój na cały swój kraj i stały się niezwykłym narzędziem w ratowaniu dusz. Pomyśl o świętym Janie Pawle II, o świętym ojcu Pio czy ojcu Dolindo, jak wiele dusz przyprowadzili do Boga dzięki temu, że czynili wszystko z Maryją i przez Maryję. Pomyśl o świętej Matce Teresie, która nigdy nie wypuszczała z rąk różańca, na znak, że trzyma zawsze Maryję za rękę. Na koniec pomyśl o sobie, jak piękny możesz wydać owoc, jeśli złożysz swoje życie w ręce Maryi. Światło Słowa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Mały wieczernik modlitwy. Modlitwa jest sekretem płodności duchowej, sekretem Bożego owocowania. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak Cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na zakończenie tego 18 dnia medytacji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. W tej medytacji dzisiejszej, którą zakończyliśmy przed chwilą, usłyszeliśmy to piękne wezwanie, je rozważaliśmy. Błogosławiony owoc Twojego łona, to powiedziała Elżbieta do Maryi. I oczywiście dopiero na samym początku tej drogi to wszystko było, bo jeszcze nawet Pan Jezus nie był narodzony, ale już Elżbieta wypowiedziała to proroctwo. Błogosławiony jest owoc, czy to wszystko, co się zrodzi z Ciebie, z Twojego łona. Moi drodzy, i my dzisiaj tutaj w tej medytacji zatrzymaliśmy się na owocach oddania się tego, między innymi na tych owocach, które święty Ludwik Maria Grignion de Montfort wylicza, jak wielkie, jak piękne są owoce. I dlatego to jest dla nas pełen nadziei, taki znowu, może ktoś czuje się zmęczony, może po tej wczorajszej długiej medytacji osłabiony, albo czuje jakiś niechęć do trwania, to popatrz na to, pomyśl, jak może być błogosławiony również owoc czy owoce tego Twojego oddania. I nie pozwólmy sobie jakby tej nagrody trochę, w cudzysłowie, zabrać na jakiejś tam końcówce naszego już postanowienia o tym, by się oddać Maryi.
Kochani, zobaczcie, że tutaj są różne motywy, którymi możemy się kierować ku temu, żeby oddać się Matce Bożej. I zawsze w życiu duchowym najdoskonalszym motywem jest miłość. Natomiast nie zawsze się oddajemy tylko z miłości. Czasami oddajemy się myśląc o tym, że chcielibyśmy być bezpieczni, bo wiemy, że to oddanie zapewni nam bezpieczeństwo. Czasami możemy myśleć o pewnych korzyściach duchowych i oddać się właśnie myśląc o owocach. Czasami też możemy się oddać, kochani, ze strachu. I pytanie brzmi, czy takie oddanie jest ważne? Tak. Motyw oddania może być różny. Oddanie może przynieść różne owoce, bo im doskonalszy motyw, tym większe będą te owoce. Natomiast zobaczcie, kochani, na dwa przykłady. Po pierwsze, kiedy dzieci przychodzą do mamy, żeby schronić się w jej objęciach. Im dzieci są mniejsze, im mniej rozumieją, tym częściej przychodzą właśnie, bo się boją. Bo się przestraszą kogoś, kto przyszedł do domu lub czegoś. I wtedy się chowają w ramionach mamy ze strachu. Im dzieci bardziej rosną, im bardziej poznają, są świadome, że mama je kocha i że one kochają, tym częściej zaczynają przychodzić po prostu po to, żeby się przytulić. Tak. Z miłości. Mama zawsze przyjmie dziecko, z jakiegokolwiek powodu ono by do niej nie przyszło. I Maryja przyjmie każdego. Czy się jej zechce oddać z miłości, czy zechce się oddać dla jakiejś korzyści, czy zechce się oddać z lęku. Natomiast w ramionach mamy wszystko zaczyna się przemieniać. Dlatego nie mamy co się obawiać też i nie mówmy też, że jakieś oddanie jest ważne czy nieważne. Każde oddanie jest ważne. Natomiast mamy oczywiście myśleć, marzyć i dążyć do tego, żeby nasze oddanie było z miłości, bo to jest najdoskonalsze, najpełniejsze oddanie. I zobaczcie, kochani, drugi przykład to jest właśnie żal doskonały i niedoskonały. Żal doskonały za grzechy to jest żal z miłości, a żal niedoskonały to jest żal powodowany lękiem. I zobaczcie, kochani, że sakrament spowiedzi jest ważny nawet wtedy, kiedy żal nie jest z miłości, tylko jest właśnie ze strachu. Natomiast większe owoce przynosi sakrament spowiedzi wtedy, kiedy żałujemy z miłości. I dokładnie tak samo jest w oddaniu. Dlatego Maryja przyjmie ciebie jakimkolwiek, jakąkolwiek nie jesteś. Natomiast dąż do tego, żeby twoje oddanie było jak najpełniejsze, żeby było w nim jak najwięcej miłości. I to jest, kochani, nasz cel. Dlatego powtarzajmy często te słowa: błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, tak jak mówimy o nich w różańcu, zdrowaś Maryjo. Często je powtarzajmy i sami też oddawajmy się z miłości i oczekujmy też owoców pięknej miłości danej nam przez serce Maryi od samego Pana Boga. I w tym Wam, kochani, towarzyszymy i tego Wam życzymy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.